Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego strach jest naszym największym wrogiem. Zapraszam. Strach jest emocją, a więc w zasadzie reakcją naszego organizmu na coś, co odbieramy jako zagrożenie. I o ile jest on przydatny wtedy, gdy trzeba szybko uchylić się przed jakimś ciosem, gdy trzeba stanąć do walki lub gdy trzeba uciekać, wtedy strach faktycznie się przydaje, gdyż on pompuje energię właśnie bardziej w mięśnie niż w intelekt. Natomiast strach jest emocją zupełnie nieadekwatną wtedy, gdy mamy poradzić sobie z jakimś bardziej złożonym problemem. Nie z bezpośrednią fizyczną agresją wobec nas, tylko z jakimś trudnym, złożonym problemem, wobec którego trzeba użyć przede wszystkim naszego intelektu. I to jest moim zdaniem rzecz szalenie trudna i szalenie aktualna. Otóż widziałem już wiele takich przypadków, gdzie ludzie popełniali straszliwe błędy właśnie dlatego, że w obliczu trudności nie potrafili rozróżnić pomiędzy strachem a intelektem. Wydawało im się, że właśnie taka reakcja będzie słuszna, ale podpowiadał ją strach, a nie rozum. Bowiem wtedy, gdy się boimy, wtedy działamy w sposób szybki, gwałtowny, czyli przeważnie nieadekwatny. Wtedy raczej jesteśmy nastawieni na właśnie uskoczenie przed ciosem, niż na rozważenie sytuacji. A gdy mówimy o trudnych, złożonych sytuacjach, to trzeba przede wszystkim sytuację rozważyć. Do tego potrzebujemy cnoty roztropności, która pozwala nam spojrzeć na sytuację, rozważyć, zbadać sprawę i podjąć decyzję, później wykonać to, co postanowiliśmy. A więc jest to rzecz szalenie ważna i wcale nie taka prosta. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że rzecz jest bardzo, bardzo aktualna. Myślę, że mamy do czynienia w ostatnich 2 latach z takim straszeniem na wielką skalę. Myślę, że naprawdę od lat, od dziesięcioleci nie doświadczyliśmy tak dużej machiny napędzającej strach, jak tego doświadczyliśmy w tych ostatnich 2 latach. Dlatego tym bardziej istotne jest, abyśmy potrafili to dostrzec, potrafili jedno odróżnić od drugiego i adekwatnie się zachowywać wobec danego problemu. W tej materii polecam wszystkim bardzo materiał pana Rafała Ziemkiewicza Widmo sejftyzmu krąży nad Polską. Jest to materiał, który traktuje o konkretnej naszej polskiej sytuacji właśnie w tym kontekście, w kontekście strachu, napędzania strachu i dlaczego to może być dla kogoś ciekawe, adekwatne, dla kogoś powiedzmy, że korzystne, tak? Natomiast nie dla tych, którzy zostają przestraszeni. Tutaj pozwolę sobie przytoczyć krótki 5-minutowy fragment wypowiedzi pana Ziemkiewicza właśnie w tym kontekście tego, co on nazywa sejftyzmem, czyli takim systemem, który działa przede wszystkim na napędzaniu strachu, który bazuje na poczuciu strachu i zapewnia bezpieczeństwo kosztem wolności. Posłuchamy tego krótkiego fragmentu, później jeszcze krótko go skomentuję. Bo wszystko można z człowiekiem zrobić, jak on się boi. Albo inaczej, wszystko człowiek da ze sobą zrobić, jak się boi. Przeciętny człowiek. No bo niestety wiadomo, że to najsilniejsza z potrzeb, jakie psychologia wyróżnia u przeciętnego człowieka, przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeżeli poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane, to wtedy zachwiana jest również racjonalność, a na pewno na bok idzie pragnienie wolności. I wszyscy mają bez przerwy myśleć tylko i wyłącznie, skupiać się na tym, jak zaraz trzeba będzie znowu kolejnego kawałka swojej wolności się wyrzec, mimo że nie ma stanu wyjątkowego, mimo że nie ma stanu klęski żywiołowej, z samymi profesorami utytułowanymi na czele. Im się zresztą nie dziwię. Oni w systemie sejftyzmu mają pozycję porównywalną z tym, jaką lewicowi intelektualiści mieli w socjalizmie. Czy w różnych lewicowych mutacjach demokracji liberalnej. Więc
nie będą z tego rezygnować. Powinniśmy absolutnie zakazać palenia papierosów, picia alkoholu, jedzenia tłustego jedzenia i wszystkiego tego, co sprzyja zachorowaniom na raka, ponieważ rak zawsze jest w Polsce największym zabójcą. I powinniśmy w ogóle zakazać jedzenia soli, ponieważ nadciśnienie jest drugim największym zabójcą w Polsce. Wszystko to oczywiście, gdyby przypadkiem oko Saurona spoczęło na którejś z tych dziedzin, mogłoby być podstawą budowy sejftyzmu. Dlatego mówię o tym jako o systemie szerszym niż tylko segregacja sanitarna koronawirusowa. No ale ponieważ akurat ludzie wpadli w panikę na punkcie koronawirusa, to trzeba to grzać. Nie można zrobić tak, jak Singapur zrobił. Dobra, przyzwyczajmy się, ten wirus zostanie z nami na zawsze. Będzie mutował, będzie dawał nowe warianty, będziemy to przechorowywać. Możemy stworzyć jakieś szczepionki. Mądrzej byłoby stworzyć jakieś leki, ale to już Państwu tłumaczyłem, że nie jest w interesie wielkich koncernów produkowanie leków za szybko, ponieważ lek się podaje tylko chorym, a szczepionki się podaje wszystkim. Lek trzeba by sprzedawać indywidualnie, a szczepionki się sprzedaje rządom. A poza tym, gdyby była świadomość, że są leki, to ludzie by się tak nie bali i mniej jeszcze by się szczepiło, niż się chce szczepić. W związku z czym interes taki jest, że proszę zwrócić uwagę, ta logika walki z koronawirusem nie jest nie tylko podporządkowana temu, żeby skończyć tę epidemię, a tylko temu, żeby grzać ją w nieskończoność. Nie jest ona również podporządkowana niczemu innemu niż ze strony tych Big Pharma osiąganiu maksymalnych zysków na tej epidemii. Dlatego blokowanie prac nad ewentualnymi lekami, chociaż próbowano, nie jestem lekarzem, nie wiem, ale trzeba to zbadać. Amantadyna, iwermektyna, inne jakieś różne się pojawiały. Te nigdy coś tam się niby dzieje, ale to tak niechętnie badają, a w międzyczasie 2,5 miliarda szczepionek już kupiła Unia Europejska, mając 446 milionów obywateli. Co z tego widać jasno, że w Europie docelowo będzie 5 dawek. I plus wszystkie zwierzęta. Tak naprawdę wróciło dokładnie średniowiecze. Robimy to samo, co się robiło w czasie tych epidemii czarnej śmierci czy innych. Oczywiście to były potworne epidemie, ta jest wirtualna. Tam było prawdziwe, 1/3 chorych szła do piachu, prawda? Albo nawet połowa w niektórych wypadkach. Ale leku na to żadnego nie było, bo medycyny jeszcze nie było. Co robiono? Dwie rzeczy. Po pierwsze, rytuał. Rytuał, najważniejsza sprawa. Rytuał przywraca poczucie bezpieczeństwa. Czytaliście Rudego Orma Państwo? To jest świetna książka z mojej młodości. Złożyli ofiary z wina i napoju Agirowi, świętemu Jakubowi i Allahowi i poczuli się niezwykle pokrzepieni na duchu. Nie będę opowiadał tej sceny z książki. Kto nie zna, to niech sobie kiedyś nadrobi, bo jest prześmieszna, ale tak właśnie jest. Składamy jakieś ofiary, robimy procesję biczowników i czujemy się niezwykle pokrzepieni na duchu. Czyli maseczki, lockdowny, wszystko to, czego szczerze mówiąc medyczne uzasadnienie jest takie sobie, ale psychiczne uzasadnienie jest. Żeby ludzie wiedzieli, że się dzieje coś, że ten rytuał odprawiamy i czujemy się pokrzepieni na duchu. A druga rzecz, trzeba znaleźć winnego. Czarownicę spalić, Żydów, że to oni ściągnęli tę epidemię na bogobojne społeczeństwo, puścić z dymem, coś takiego zrobić. Macie. Antyszczepionkowcy, foliarze okropni, obrzydliwi, to przez nich, mordercy, powinno się ich wziąć pod pręgierzem, stawiać i batorzyć, bo to są seryjni mordercy. Profesor medycyny te brednie wypowiada, tak mu już odbiło, no ale jak mówię, w systemie rodzącego się sejftyzmu tacy profesorowie będą mieli, tak jak teraz już mają, świetną pozycję, więc dlatego też nie są zainteresowani, żeby tę epidemię wreszcie kończyć. A więc pamiętajmy o tym, aby zawsze podejmować decyzje na poziomie rozumu, nie na poziomie emocji. Pamiętajmy o tym, że gdy pojawia się w nas strach, to nie jest to moment na podejmowanie decyzji. I to dotyczy naprawdę bardzo wielu, również tych mniejszych rzeczy. To również jest temat, który dotyczy trochę naszego wychodzenia z baniek. Za każdym razem, gdy słuchamy wypowiedzi, z którymi się nie zgadzamy, to również powstaje w nas pewien dysonans poznawczy, który również wywołuje pewien strach. I pamiętajmy, że nie jest wtedy odpowiednią reakcją właśnie od razu bronić się emocjonalnie, co ja tutaj mogę powiedzieć, żeby temu zaprzeczyć. Pamiętajmy, że
wobec informacji trzeba przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek, wysłuchać, zastanowić się, odnieść się na spokojnie. Nie pozwólmy w takich sytuacjach, znowu w rozmowie, w dyskusji, emocje w żaden sposób nie pomagają. One znowu raczej przysposabiają nas do tego, żeby walczyć fizycznie, ewentualnie uniknąć ciosu, a nie żeby odpowiedzieć racjonalnie na argument, żeby wysłuchać tego, co ten człowiek ma do powiedzenia. A więc te emocje, one są oczywiście dobre i potrzebne, natomiast nie w sytuacji, gdy właśnie dyskutujemy po prostu z kimś, wtedy trzeba zachować zdrowy rozsądek i nie wtedy, gdy musimy poradzić sobie z trudnym, złożonym problemem, wobec którego również potrzeba przede wszystkim rozsądku i wtedy trzeba starać się te emocje wyciszać, wtedy, gdy taką decyzję chcemy podjąć, trzeba starać się zachować jak najbardziej racjonalnie. I to dotyczy również tego, czego doświadczaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat. Pamiętajmy, że każdy, kto chce nas przestraszyć, przed takim człowiekiem trzeba się strzec. Przed takimi ludźmi trzeba się strzec. Ludzie, którzy próbują wdusić w nasze serca strach, to są ludzie, którzy najprawdopodobniej chcą nam odebrać naszą wolność. Którzy najprawdopodobniej coś chcą nam zabrać i próbują nas przestraszyć właśnie po to, aby coś uzyskać. Tak samo jak tak gangster, gangster to może za dużo powiedziane. Człowiek z marginesu, który przychodzi z nożem i grozi, daj mi portfel. Tak? Najpierw strach, później w zamian za bezpieczeństwo żąda czegoś oddania od jakiejś naszej własności. I to również może się wydarzyć właśnie na wielką skalę. Najpierw wzbudzamy, w cudzysłowie, wzbudzamy poczucie strachu, to znaczy z punktu widzenia najpierw taka wielka korporacja może, czy wielkie instytucje mogą wzbudzić poczucie strachu po to, aby później odebrać pewne wolności, po to, aby ludzie nie roztrząsali, nie zastanawiali się rozumowo, tylko żeby chętnie podążali za tymi, którzy obiecują im bezpieczeństwo. A więc miejmy się tutaj na baczności, pamiętajmy, że każdy, kto próbuje w nas strach wzbudzić, jest podejrzany. Pamiętajmy, nie pozwólmy w sobie wzbudzić tego strachu i tutaj patrzenie na Pana naszego Jezusa Chrystusa jest bardzo pomocne. Pamiętajmy, że nasza Ojczyzna jest w niebie. Często podnośmy to spojrzenie do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do Niego uciekajmy się w modlitwach. Z Nim rozmawiajmy o naszych problemach. To też bardzo pomaga uspokoić te emocje, gdy właśnie gdzieś tam one są, zanim podejmiemy jakąś decyzję. Właśnie porozmawiajmy o tym z Panem Jezusem na modlitwie. To sprawi, że się uspokoimy. To sprawi, że będziemy w stanie podjąć dużo lepszą decyzję. A więc patrzmy, podnośmy nasze spojrzenia do Pana naszego Jezusa Chrystusa, do Niego się uciekajmy, prośmy Go o to, abyśmy wobec wszystkich tych trudności, wobec wszystkich tych, którzy chcą nas przestraszyć, żebyśmy zawsze zachowali zdrowy rozsądek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.